wieczór. Witam Państwa serdecznie z Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Tu bowiem odbywa się 14. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Jesteśmy tuż po obejrzeniu spektaklu Opętani w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie, Panie Igorze, takie, kiedy i gdzie miała miejsce premiera tejże sztuki? Premiera spektaklu Teatr Jaracza w Olsztynie, planowana premiera 20 marca 2020 roku. No i na 10 dni przed premierą właściwie mieliśmy już ten spektakl zarysowany, zapięty jako całość. No ale musieliśmy przerwać próby, więc zarejestrowaliśmy ten stan na 10 dni przed premierą. No i ponownie spotkaliśmy się dopiero w sierpniu. 3 tygodnie prób i 27 sierpnia premiera się odbyła. No wymagało to od zespołu takiej pracy właściwie przez ten czas kwarantanny covidowej. Ja dzwoniłem do aktorów i pytałem, czy oni pracują, czy myślą sobie o tym spektaklu, bo wydawało mi się, że jeżeli się to odłoży na kilka miesięcy, to możemy mieć taki no, duży problem w ogóle z powrotem do tego. Ale udało się tę premierę zrealizować. Zagraliśmy potem kolejnych kilka spektakli. No i jesteśmy tutaj. Tak. A proszę powiedzieć, skąd w ogóle zamysł, żeby to właśnie Opętanych zaadaptować na deski sceniczne? Dyrektor Brzoza zapytał mnie, jaki tekst polski, jaki autor. Ja zawsze, bo to jest mój pierwszy tekst Gombrowicza, który realizuję w teatrze. Bardzo, bardzo interesujący i taki, wydaje mi się, że teatralnie ważnym dla mnie tekstem, który w przyszłości chciałbym zrobić, jest pornografia. Ale też zaproponowałem Opętanych, bo wydawało mi się, że jest to tekst trochę nieodkryty dla teatru, a może mniej odkryty. A jednocześnie dające sporą przestrzeń dla wyobraźni teatralnej, dla znalezienia przełożenia teatralnego, dla konwencji literackich, które się tam pojawiają, opowiedzenia w teatrze dosyć skomplikowanej historii, ale też myślę, że tam jest materiał dla zbudowania takich mięsistych ról teatralnych, czyli jest to dobry też materiał dla aktorów. No i w końcu pojawiają się tam tropy, które w tych dojrzalszych dziełach Gombrowicza będą bardzo, bardzo istotne. Sięgnął Pan po prozę. Utwór taki na deskach nieczęsto gości, prawda? Na deskach scenicznych. Wszystkie inne, które widzieliśmy tutaj chociażby podczas tego festiwalu gombrowiczowskiego, były napełnione taką groteską, satyrą, karykaturą, prawda? Mhm. A Pan realizując, adaptując właśnie tę prozę Opętanych, pokazał i udowodnił również to, że pomimo, że jest to powieść kryminalna z elementami grozy, z wątkiem romansowym, zbrodniczym, to pomimo tego też potrafi rozśmieszać. I tutaj brawo i ukłon w stronę Pana. Dziękuję bardzo. No, to rzeczywiście tam jest w Opętanych jest całe bogactwo tych konwencji. Mamy tam powieść gotycką, mamy no, taki właściwie romans gdzieś w odwróconej konfiguracji, ale podobnie jak w trendowatej, czyli oparty na jakimś mezaliansie. No i każda z tych form literackich, no musieliśmy znaleźć jakieś takie przełożenie teatralne dla niej. To było bardzo interesujące, myślę, że też dla aktorów, dlatego, że tutaj trzeba było postawić na taką wyrazistość typu, bo właściwie te postacie nie mają takiej psychologii jak u rozbudowanej, z pewną zmianą, tylko właściwie
wymagają od aktora budowania na typie, na takim, na relacji pomiędzy tym, co jest już w konfiguracjach pomiędzy postaciami, tym, co jest wysokie, a co niskie, tym, co jest młode, a tym, co jest stare, doświadczone, niedoświadczone, na takich antynomiach. I wydaje mi się, że dzięki temu ta praca z aktorami też była ciekawa, bo dziś bardzo często bazuje się w teatrze na takim czymś bardzo blisko skóry aktora, a tutaj to zadanie są całkiem inne i tak, no wydaje mi się, że taki odświeżające też warsztatowo. Powiedział pan, że jest to pierwsza proza, pierwsze opowiadanie Gombrowicza, które pan zaadaptował. Wiem, że wyreżyserował pan blisko 50 utworów literackich zaadaptował pan, bazując w większości na swoich scenariuszach, ale również zaadaptował pan prozę głównie zagraniczną, światową, prawda? Wydaje mi się, że to jeszcze mam coś do powiedzenia artystycznie i myśląc o adaptacji, ale też o realizacji. A proszę powiedzieć, wiem, że wypracował pan taką własną autorską metodę pracy, bazując na takiej rosyjskiej tradycji teatralnej. Proszę przybliżyć tę metodę. Ona bazuje właściwie na tym, na takim bardzo twórczym traktowaniu aktora, to znaczy jako reżyser jestem zobowiązany do tego, żeby dostarczyć aktorowi pewne założenia i zadania, natomiast jestem też odpowiedzialny za to, ażeby sprawić, ażeby aktor utożsamiał się z całością spektaklu. To znaczy, że, poprzez metodę improwizacyjną osiągamy sytuację, w której aktor jakby nie tylko wchodzi w już przygotowany trop, a sam właściwie dochodzi do struktur poszczególnych scen poprzez improwizacje, które często wykraczają poza sam bieg akcji, dramatu, poznaje lepiej postać i myślę, że pracuje na taki rodzaj wiarygodności postaci, którą kreuje. Czego mogę panu życzyć w kontekście oczywiście teatru? Może pani nam życzyć wszystkim, żeby publiczność chciała nadal przychodzić do teatru. Bo to, co nas spotyka teraz, może spowodować, że taka dłuższa rozłąka z teatrem może zatrzeć trochę drogi do teatru. I oby się to nie stało. Może pani nam życzyć, żeby ta publiczność ciągle do teatru przychodziła, bo tak mi się zdaje, że sensem tego, co robimy, jest spotkanie. Nas, spotkania z artystów w ramach pracy nad spektaklem, ale to wszystko po to, żeby później ułożyć się to na jakość spotkania z widzami i to jest chyba najważniejsze w teatrze. I tego serdecznie panu życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.